sejmowe władze zdecydowały o nazwaniu jednej z ostatnich bezimiennych sal w parlamencie. Będzie nosić ona imię Zofii Moraczewskiej, przedwojennej socjalistki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że stało się to pod ewidentnym wpływem środowisk feministycznych. Ostatnio w Sejmie jest cała lawina pomysłów na nazwanie sal imionami poszczególnych osób. W ten sposób zostali między innymi uhonorowani ostatnio Bronisław Geremek, Wiesław Chrzanowski albo Wojciech Konfanty. Jednak sprawa Moraczewskiej jest o wiele bardziej kontrowersyjna. Po pierwsze, na tym tle nie jest ona zbyt znaną osobą. No, miała pewien wpływ w uzyskaniu przez kobiety prawa wyborcze w 1918 roku, jednak głównie przeszła do historii jako żona swojego męża Jędrzeja Moraczewskiego. Po drugie, impuls wypłynął wprost ze środowisk feministycznych. Salę Moraczewskiej wymyśliła Wanda Nowicka, a poparła ją Magdalena Środa i cały Kongres Kobiet. Tak więc, choć Zofii Moraczewskiej na pewno należy się miejsce w historii, ta cała sprawa świadczy głównie o rosnącej sile środowisk feministycznych. W Sejmie w zasadzie nie mają swoich reprezentantek. Jednak mimo to potrafią nadawać salom imiona poszczególnych osób. Jak tak dalej pójdzie, już wkrótce będą dyktować posłom gotowe projekty ustaw.